Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, witam serdecznie. Rozmowy w cyklu Konspiracja Wyobraźni na portalu Strategy and Future. A dziś ze mną Marek Budzisz i rozmawiamy o albo wokół książki o intrygującym tytule Samotność strategiczna Polski, wydawnictwo Zona Zero. Dzień dobry, tak w ogóle. Dzień dobry. Zaczyna Pan książkę od sformułowania tezy o potrzebie wielkiej strategii Polski. Po raz pierwszy zetknąłem się z terminem wielka strategia dawno temu, jak czytałem książkę brytyjskiego historyka Jeffreya Parkera o wielkiej strategii Filipa II hiszpańskiego. Wiem oczywiście, że o wielkiej strategii, pan to zresztą referuje, dyskutują Amerykanie, ale ktoś mógłby postawić takie pytanie, po co właściwie wielka strategia krajowi o potencjale Polski? Nie mamy miejsca na rozwijanie naszej wielkiej strategii. No właśnie uważam, że jest akurat odwrotnie. Właśnie z racji naszego położenia, z racji też tego, co się dzieje i wyzwań, przed którymi stoimy, ta wielka strategia, czyli pewien namysł, pewien plan działania ponad doraźny i mający realizować nasze główne interesy państwowe, jest nam niezbędny właśnie z powodu pewnego ograniczenia w zasobach. Na to zresztą zwracają uwagę anglosascy myśliciele, którzy uważają, że strategia to nie jest proste aplikowanie zasobów, którymi się dysponuje, tylko to jest właśnie taka umiejętność, która pozwala osiągnąć więcej, niż na to by wskazywał prosty rachunek sił i środków. To oznacza, że właśnie państwa mające pewne niedobory czy niedostatki w zakresie sił i środków muszą na tyle sprawnie, z rozmysłem i sprytnie nimi się posługiwać, żeby per saldo być w stanie osiągnąć więcej niż ci duzi gracze, którzy nie mają aż takich problemów, jeśli chodzi o kwestie zasobów, które mogą zmobilizować. W związku z tym ja uważam, że właśnie teraz w tej epoce zmian, gdzie cały ład regionalny i międzynarodowy nie tyle podlega próbie istotnej, co w gruncie rzeczy powstaje na nowo, właśnie teraz my musimy zacząć myśleć strategicznie, to znaczy jak przy ograniczonych zasobach, którymi dysponujemy, zmobilizować je i zmobilizować naszych też sojuszników w odpowiedni sposób, ażeby osiągnąć nasze cele państwowe. To się samo nie stanie. To musi być poprzedzone pewną refleksją strategiczną, pewnym planem gry, tak to można też określić, no ale też świadomością i czasu, w którym się znajdujemy, i wyzwań, przed którymi stoimy, i narzędzi, które musimy pozyskać lub zbudować, i też własnych słabości, które powinniśmy przezwyciężyć. To wszystko razem wzięte, wydaje mi się, można z grubsza zamknąć w tym terminie wielka strategia, której dziś w moim odczuciu nie mamy, a którą mieliśmy jeszcze 30 lat temu. W sposób niebudzący wątpliwości wielką strategią Polski było zakorzenienie nas w rodzinie państw zachodu, w NATO, w Unii Europejskiej. To były właśnie te elementy wielkiej strategii, które łączyły, mimo wewnętrznych podziałów i to nieraz bardzo głębokich, różne siły polityczne. Zagubiliśmy nieco to myślenie, uważając, że historia się skończyła i że zagrożenia, które są, to raczej plasują się na innych kontynentach, a nie w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Musimy się przebudzić z tej drzemki strategicznej. Taka jest moja opinia. Nie jestem przekonany, czy to myślenie, dążenie do zakorzenienia się w zachodnich sojuszach było aż wielką strategią, czy w ogóle to pokolenie czasów Solidarności do takiego myślenia w takich kategoriach było zdolne, czy to raczej nie była próba, no słuszna zresztą i jakby taka instynktowna, ale żeby schować się gdzieś w czymś większym, co rozwiąże za nas nasze wieczne problemy i wieczne
dylematy, więc nie wiem, czy to raczej nie była też niestety ucieczka od problemów, bo pamiętam, że temu później towarzyszyło przez wiele lat takie zdanie powtarzane jeszcze u progu XXI wieku, jesteśmy w Unii Europejskiej, później również jesteśmy w NATO i w związku z powyższym, albo będziemy za chwilę i w związku z tym wszystkie wielkie, dawne problemy się skończyły, bo to są tak potężne organizmy, że właściwie już nic się nie zmieni. Taka polska wersja końca historii. Ale tu pan referuje się do pewnego stanu umysłów z końca lat 90., jak mi się wydaje, a ja odnoszę się do dyskusji, które były bardzo żywe w opozycji w latach 80., wtedy kiedy jeszcze w okolicach roku 86, 87 i w latach kolejnych mało kto się spodziewał, mimo że dzisiaj mówi się co innego, ale wówczas mało kto się tego spodziewał, iż komunizm jest już tak zmurszałym systemem, iż lada moment upadnie. Ja pamiętam te dyskusje, bo jako młody człowiek w nich żywo i uczestniczyłem. Wtedy jednym z ważnych, czy może nie dominujących, ale liczących się nurtów myślenia było myślenie o takiej, powiedziałbym, docelowym modelu, w którym funkcjonowała Finlandia. Czyli państwa w sensie strategicznym nieco bardziej upośledzonego, bo nie do końca suwerennego, natomiast cieszącego się rozwojem gospodarczym i systemem rynkowym. To uważano i to wielu myślicieli uważało za pewien na ówczesnym etapie historii, jak to się mówi, idealny i będący w zasięgu naszych możliwości model funkcjonowania. I to było bardzo silne myślenie, bo między innymi pochodną tego myślenia były te późniejsze koncepcje formułowane przez Lecha Wałęsę, NATO bis i Unia Europejska bis, tworzenia jakichś formuł, nazwijmy to pomostowych, takich nie będących w sposób jednoznaczny związanych z akcesją do Unii Europejskiej i do NATO. Szczęśliwie tego rodzaju myślenie udało się przezwyciężyć. Ja myślę, że częściowo z takich pobudek czy motywów, o których pan mówi, ale częściowo również z dość oczywistej w owym czasie konstatacji, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z niekwestionowaną dominacją globalną Stanów Zjednoczonych, jakby afiliacja Polski w obozie amerykańskim jest naturalną i zdroworozsądkową opcją, ale proszę pamiętać, że to się nie stało samo. To nie jest klub, do którego składamy akces i jesteśmy automatycznie przyjmowani, bo skala sprzeciwu i to również w elitach strategicznych amerykańskich, skala sprzeciwu związana z rozszerzeniem NATO na wschód, czyli z tym, co się stało w 1997 roku, w owym czasie była również niezwykle istotna i byli to szanowani i uznani koryfeusze myślenia strategicznego i amerykańskiego. No choćby George Kennan był przeciwnikiem rozszerzenia NATO na wschód. W związku z tym to nie było takie łatwe, ani nie było takie automatyczne. To wymagało też pewnego wysiłku, również i wysiłku intelektualnego po naszej stronie, po to, żeby jakby budować pewnego rodzaju korzystne otoczenie wśród naszych sojuszników. Korzystny klimat, to się w ten sposób mówi. My o tym dzisiaj zapominamy. Może niezbyt intensywnie podkreślamy, jaki tu wysiłek został dokonany, jaka praca została zrobiona, również przez nasze elity strategiczne różnych barw politycznych, bo wydaje mi się, że tu był pewien konsens na rzecz tego akcesu. W związku z tym to można w moim odczuciu powtórzyć. Motywacje mogą być różne, natomiast skutek per saldo może być podobny, a celem tego działania, o którym ja piszę, jest jakby dokończenie tego projektu, który zaczęliśmy właśnie w roku 89, bo wtedy zagwarantowaliśmy sobie bezpieczeństwo na umownym zachodzie, no ale zostawiliśmy niezagospodarowaną przestrzeń na wschodzie, uważając właśnie, że z powodu
końca historii, tego unipolarnego momentu Stanów Zjednoczonych, ten problem nie będzie problemem dolegliwym. Jak wszystkie zaniedbania, tak i to zaniedbanie się zemściło. Brak naszej polityki wobec Wschodu umownego, wobec Ukrainy, wobec Białorusi, albo polityka, powiedziałbym, która nie była polityką pierwszorzędną czy pierwszoplanową, doprowadziły do sytuacji, kiedy dzisiaj musimy w innych realiach, moim zdaniem trudniejszych, dążyć do jakby dokończenia tego projektu, czyli stabilizować sytuację na naszej wschodniej granicy, bo cel tu jest dość oczywisty, to znaczy musimy, i to w perspektywie pokoleniowej cel, a nie doraźnych gier politycznych, musimy uzyskać sytuację taką, w której będziemy otoczeni ze wszystkich stron przez państwa przyjazne, najlepiej powiązane systemem sojuszniczym również z Polską, bo oznacza to odepchnięcie zagrożenia rosyjskiego o kilkaset kilometrów na wschód. A w moim odczuciu nie tylko 24 lutego, ale cała ewolucja rosyjskiej polityki w ostatnich kilkunastu latach i pewien rozkład sił społecznych i mentalnych w Rosji pokazuje na to, że w dającej się przewidzieć perspektywie, to znaczy 20-30 lat, tak to oceniam, trudno liczyć na głębokie zmiany w Federacji Rosyjskiej. Czyli Federacja Rosyjska, jeśli chodzi o moją diagnozę, nie przestanie być zagrożeniem dla świata Zachodu oraz tym bardziej dla Polski. A to oznacza, że ten, nazwijmy to, projekt stabilizowania sytuacji na wschodzie jest już obecnie zadaniem palącym, dlatego że to będzie odbijało się na perspektywach rozwojowych państwa polskiego. Czy wobec widocznej różnicy poglądów w Sojuszu Zachodnim co do tego, jak bardzo Rosja powinna tę wojnę przegrać, nie będzie tutaj problemu związanego z tym, że pan mówił o tym wspólnym dziele elit politycznych z różnych obozów, ale czy teraz jest szansa na coś takiego, biorąc pod uwagę, że bardzo łatwo można wyobrazić sobie, że wskutek demokratycznej decyzji wyborców do władzy na przykład dojdą ludzie, którzy będą przede wszystkim wpatrzeni w ten taki obraz wspólnej polityki europejskiej. Nie wchodzimy w tej rozmowie, bo to nie jest tutaj nasze zadanie, komentowanie bieżącej polskiej polityki, natomiast chodzi mi o ten problem takiego właśnie braku zdolności do prowadzenia ciągłej polityki mimo wyborów, którą na przykład posiadają Niemcy, cokolwiek byśmy o nich nie sądzili, bo rząd Merkel w zasadniczych sprawach kontynuował politykę rządu Schrödera. Rząd Scholza też by dalej kontynuował, gdyby nie to, że warunki nieco się zmieniły, więc tutaj muszą trochę kombinować. Tak czy inaczej, pytanie o zdolność do pewnej takiej ciągłości państwowej. Czy to nie jest problem, który nam może zaszkodzić w budowaniu wielkiej strategii? Ja myślę, że tych problemów jest bardzo dużo. To jest jeden z problemów, z którym trzeba się liczyć. W gruncie rzeczy wszystko zależy od decyzji wyborców, bo Polska jest krajem, w moim odczuciu, dość wyjątkowym w Europie, w którym to również o polityce zagranicznej decydują właśnie wyborcy, czyli decyduje to, co ja określam mianem republikańskiej tradycji, a nie elity polityczne. W państwach zachodnich mamy raczej do czynienia z nastawieniem odmiennym, to znaczy obszar polityki zagranicznej jest w gruncie rzeczy zarezerwowany dla dość wąskiego grona specjalistów, ekspertów i polityków w tej materii się specjalizujących. Natomiast domena spraw wewnętrznych to jest to, co pobudza emocje i pewnie rozstrzyga w większości o wyniku wyborów. Polska tradycja jest nieco inna. I Polacy przez swoje reakcje, często emocjonalne, ale no tacy po prostu już jesteśmy, budują pewne ramy polityki, również polityki zagranicznej. No proszę zwrócić uwagę, że reakcja 24 lutego na to, co się stało za naszą wschodnią granicą, była reakcją społeczną, a nie reakcją polityczną. I ta reakcja społeczna, skala tego wsparcia dla Ukrainy i dla uchodźców z Ukrainy, ona zbudowała pewne ramy polityczne, to znaczy
wykluczyła w ogóle możliwość, nawet jeśli by ktoś chciał taką politykę uprawiać, a na prawicy były takie głosy, to trzeba otwarcie powiedzieć, polityki w stylu Viktora Orbana. Dlatego, że to był czytelny i jasny sygnał, który prawidłowo w moim odczuciu odczytano w tych środowiskach przywódczych obozu prawicowego, że gdyby ktokolwiek chciał uprawiać politykę niejednoznaczności strategicznej, tak to nazwę, wobec Ukrainy, to nie rządziłby już obecnie Polską. I to był sygnał, który został sformułowany przez wyborców, przez Polaków w sposób czytelny, jednoznaczny. W związku z tym na przykład ci przedstawiciele obozu sami, którzy sami definiują się jako zwolennicy opcji prawicowej i uważają, że polityka przypominająca politykę Viktora Orbana jest lepszym rozwiązaniem dla polskich interesów, popełniają co najmniej dwa fundamentalne błędy moim zdaniem. Znaczy, po pierwsze, źle definiują i źle rozumieją polskie interesy. I to jest jakby błąd poznawczy na takim już zupełnie rudymentarnym poziomie, ale również bardzo źle identyfikują swoje własne interesy, partykularne interesy polityczne, bo tego rodzaju właśnie postawa spowodowałaby, że ten obóz prawicy byłby w sposób trwały wyeliminowany z możliwości rządzenia Polską i wywierania wpływu na bieg spraw publicznych. I to generalnie wskazuje w moim odczuciu pewien kierunek myślenia, który powinien być związany z tym, o czym rozmawiamy, czyli z wielką tradycją, przepraszam, z wielką grą czy z wielką strategią państwa polskiego. Otóż ja nie mam specjalnej wiary w przekonanie klasy politycznej i też mówiąc uczciwie nie adresuję tego, co piszę do naszej klasy politycznej, natomiast mam jakieś pokłady wiary, jeśli chodzi o polską opinię publiczną, bo uważam, że polska opinia publiczna w sposób naturalny zainteresowana jest tym, co się dzieje wokół Polski i w sposób naturalny i jak to powiedział prezydent Biden, w kościach czuję, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju przełomowym czasem, który być może będziemy w stanie korzystnie dla przyszłych pokoleń wykorzystać. I to polska opinia publiczna, niezależnie od tego, kto będzie rządził, w moim odczuciu jest w stanie zbudować taką presję na rządzących, że ta linia polityki w tym obszarze, który mnie interesuje, czyli w kwestii systemu bezpieczeństwa na wschodzie, może mieć szansę być linią polityki stałą, niezwiązaną z partyjnymi kalkulacjami, z wyborczą rywalizacją. No to jest w moim odczuciu fundament mocniejszy niż przekonywanie myślących siłą rzeczy dość doraźnie polityków. I ja tak w ten sposób jakby staram się formułować to przesłanie. W związku z tym nawet jest jakby poza obszarem mojego zainteresowania to, czy nasza klasa polityczna przyswoi to, co ja piszę, czy podzieli mój pogląd, bo jeżeli ten pogląd podzielą Polacy, wyborcy, to prędzej czy później ta klasa polityczna będzie tego rodzaju politykę realizowała. Taka jest moja opinia. Dobrze, to pozostańmy przy tym takim optymistycznym republikańskim widzeniu. Chciałem porozmawiać chwilę o tej kwestii tytułowej samotności. Jak ktoś by zobaczył książkę o takim tytule na półce księgarni, to by mógł pomyśleć, no kolejna książka o tym, że jesteśmy sami, sojusznicy nas zostawią i takie rozdrapywanie polskich ran. A ja rozumiem, że tutaj ta samotność jakby oznacza coś zupełnie innego. Znaczy samotność strategiczna oznacza pewną po prostu dojrzałość i też na tyle duży potencjał, że ma się własne interesy, które mogą być w niektórych aspektach rozbieżne z interesami sojuszników i dlatego
do rozmowy z sojusznikami trzeba przystępować w momencie sformułowania dokładnego tych własnych interesów. Generalnie tak, generalnie właśnie tak jest świat skonstruowany i tak są moim zdaniem skonstruowane wszystkie systemy sojusznicze, w tym i nasz system sojuszniczy. Co dość jasno widać na przykładzie Ukrainy. Jakby skala pomocy i skala zaangażowania sojuszników Ukrainy ulega znaczącej ewolucji w ciągu ostatnich 10 miesięcy. To jest tak oczywiste, że aż banalne, w związku z tym nie trzeba chyba przytaczać na to dowodów, no ale tych dowodów jest dużo. I to generalnie układa się w taki obraz, że sojusznicy bardzo chętnie wspierają państwa, z którymi są w porozumieniu, jeżeli te państwa wykazują znaczące pokłady własnej odporności, gotowości do radzenia sobie z sytuacją i skuteczności w zakresie radzenia sobie z tą sytuacją. No to jest coś zupełnie odmiennego niż ten rzeczywiście zakorzeniony w naszym myśleniu pogląd, który pan sformułował, że to sojusznicy mają nam tutaj zagwarantować bezpieczeństwo albo wyręczyć nas w tym dziele związanym z naszym bezpieczeństwem. No kierunek jest akurat zupełnie odwrotny i to wszyscy na świecie rozumieją. No w ubiegłym tygodniu władze Japonii poinformowały o tym, że mają zamiar w perspektywie 4 lat zwiększyć o 100% wydatki na własne bezpieczeństwo. Docelowo w 2027 roku mają wydawać $80 miliardów i ta linia argumentacji rządu, ale też i opinii publicznej w Japonii jest następująca. Otóż oni uważają, że silnym każdy chętnie pomaga. Natomiast słabym, jeżeli jest to innym na rękę, jeżeli to nie jest jakiś, jeżeli to nie miałoby być ze szkodą dla danego państwa. Natomiast u nas to myślenie wydaje się pokutuje, bym powiedział, zupełnie jeszcze póki co odmienne, ale to się zmienia. To się zmienia i myślę, że to się zmieni, dlatego że wyzwania nas do tego zmuszają, a te wyzwania związane z wojną na Ukrainie no, są dość oczywiste i czytelne. Ale też nabywamy pewnej wiedzy, ja o tym piszę dość szczegółowo, no, jakie są realne zdolności, bo tu o zdolnościach wojskowych trzeba mówić, naszych sojuszników, szczególnie sojuszników europejskich, takich jak Niemcy, Francja, Włochy czy Wielka Brytania. Otóż to są zdolności, dzisiaj, bo oczywiście nie mówimy o perspektywie za lat 15, dzisiaj to są zdolności, które by dały w efekcie, gdybyśmy byli obiektem agresji, symboliczną, a nie realną pomoc o charakterze wojskowym. To nie dotyczy Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone utrzymują zdolności projekcji siły również do Europy Środkowiej. No a to powoduje pewną ocenę hierarchii sojuszniczej poszczególnych państw z punktu widzenia wojskowego, a ten obszar mnie najbardziej interesuje. Stany Zjednoczone są kluczowym sojusznikiem dla naszego bezpieczeństwa, natomiast Niemcy i Francja są sojusznikiem marginalnym z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. A zatem każda opcja polityczna, i to nawiążę jeszcze do tego, o czym pan mówił, która chciałaby oprzeć nasze bezpieczeństwo na relacji z sojusznikiem nie mającym zdolności wojskowych, żeby przyjść nam z ewentualną pomocą, w gruncie rzeczy będzie działała na szkodę bezpieczeństwa państwa polskiego i to w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się największa wojna w Europie po II wojnie światowej. Wydaje mi się, że ta świadomość musi dotrzeć do wyborców polskich, dlatego że to są sprawy już absolutnie fundamentalne. Dlaczego? Dlatego, że mówimy w gruncie rzeczy o skuteczności polityki odstraszania, czyli o zdolności do utrzymania pokoju w Europie Środkowej, bo
Nie, to nie chodzi o to, żeby przygotowywać się do wojny, jak to jest nieraz rozumiane w Polsce, że ci, którzy mówią na przykład o sojuszu i porozumieniu wojskowym Polski, Ukrainy, państw regionu wspieranym przez Stany Zjednoczone i przez Wielką Brytanię, dążą do wciągnięcia Polski w wojnę z Rosją. Otóż jest zupełnie inaczej. Celem tego konstruktu miałoby być zwiększenie skuteczności polityki odstraszania, czyli tak, uzyskanie takiego wpływu na rosyjski rachunek strategiczny, żeby Rosjanie nie zdecydowali się na agresję. I o tym dzisiaj musimy mówić i myśleć, to znaczy musimy myśleć o polityce skutecznego odstraszania ewentualnej agresji rosyjskiej w perspektywie lat 10-15, co nie oznacza, że zagrożenie będzie za 15 lat, tylko ten system musi być skuteczny od pierwszego dnia po zakończeniu wojny na Ukrainie przez kolejne 15 lat, czyli z grubsza rzecz biorąc gdzieś do połowy lat 40. co najmniej. W ramach tej samotności, która jest też pewną dojrzałością, porozmawiamy o tym, co nas właściwie różni z naszym największym amerykańskim sojusznikiem, bo mniej więcej możemy sformułować, co nas łączy, ale jak pan sam wskazuje w książce, to nigdy nie jest tak, że sojusze oznaczają, że wszyscy mają to samo zdanie na każdy temat, więc porozmawiamy o różnicach z tym najważniejszym sojusznikiem. Różnice zawsze możemy znaleźć, bo Stany Zjednoczone mają inny rachunek strategiczny niż ma Polska. Z perspektywy Stanów Zjednoczonych, tym głównym państwem, głównym rywalem strategicznym, o czym zresztą czytelnie ja w sposób jasny pisze się w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, są Chiny. I Stany Zjednoczone przygotowują się na rywalizację, to obliczoną i biorącą pod uwagę również starcie o charakterze kinetycznym, czyli wojnę z Chinami. To nie oznacza, że Stany Zjednoczone rozpoczną wojnę albo uznają, że wojna obsługuje ich interesy, natomiast taki scenariusz trzeba poważnie brać pod uwagę. Jeżeli w związku z tym taki scenariusz trzeba brać pod uwagę, no to jest pytanie o pewien, nazwijmy to umownie, harmonogram działania. I ten harmonogram działania też jest określony w amerykańskiej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i on się generalnie rzecz biorąc zamyka w tym, co ja określam mianem sekwencjonowania przeciwników. Otóż Amerykanie uważają, że z racji agresywnego charakteru polityki rosyjskiej i tego, co Rosjanie rozpoczęli 24 grudnia, a zapowiedzieli w listopadzie roku 2021, czyli bo Rosjanie zapowiedzieli dążenie do pewnej generalnej zmiany układu sił w Europie, w całej Europie, nie tylko w Europie Środkowej, chociaż Europa Środkowa miałaby być tym pierwszym ogniwem, to Amerykanie uważają, że w obecnej fazie historycznej, którą zapewne można różnie oceniać, ale w moim odczuciu to jest lat co najwyżej kilka, należy możliwie silnie osłabić Rosję, tak żeby Rosja po pierwsze nie była sojusznikiem realnie wzmacniającym możliwości wojskowe Chin, po drugie, że to możliwie silne osłabienie Rosji jest też pewnym sygnałem ostrzegawczym dla Chin. Po trzecie, dochowanie przez Stany Zjednoczone pewnemu jakby dochowanie wierności takiemu myśleniu o utrzymaniu stabilnego systemu w Europie korzystnie wpływa też na system sojuszy amerykańskich w Azji. Ale to wszystko razem wzięte oznacza, że my mamy to, co określa się mianem okienka możliwości. To okienko możliwości nie będzie trwało wiecznie. Amerykanie będą dostarczycielami bezpieczeństwa w naszym regionie, ale równocześnie sygnalizują chęć jakby zmniejszania zaangażowania. W sposób uzgodniony i zorganizowany, natomiast nie chaotyczny, to znaczy nie ma mowy o jakimś porzuceniu sojuszniczym, natomiast jest wywieranie silnej presji i otwarte artykułowanie, bo tak rozmawiają ze sobą sojusznicy, oczekiwania pod adresem państw na wschodniej flance czy na wschodnim froncie NATO, ażeby te państwa w większym stopniu przyjmowały na siebie obowiązki związane z budowaniem systemu bezpieczeństwa.
regionalnego oczywiście. Tu chodzi przede wszystkim o siły lądowe i potencjał tych sił lądowych i ten plan modernizacji polskich sił zbrojnych jest elementem tej szerszej czy większej całości, ale przecież nie dotyczy to wyłącznie Polski, dotyczy to w gruncie rzeczy wszystkich państw frontowych. Moim zdaniem to korzystnie wpłynie na relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, na relacje sojusznicze, bo to się wpisuje w pewne oczekiwania amerykańskie. Amerykanie będą chcieli przesunąć się na, nazwijmy to, szczebel wyżej, czyli nie bezpośredniego dostawcy bezpieczeństwa. A w związku z tym, jeżeli ktoś liczy w Polsce, że Amerykanie przyślą tu swoje armie pancerne, które będą stacjonowały na wschodniej flance NATO i to jeszcze w formule nie rotacyjnej, tylko w formule stałej, to jest w błędzie. Znaczy tego rodzaju gotowości po stronie amerykańskiej nie ma. Natomiast Amerykanie będą działali jako dostarczyciel zdolności w szeregu kluczowych domen związanych z obronnością, począwszy od systemów łączności, dowodzenia, zwiadu, rozpoznania, logistyki, zdolności kosmicznych, dostarczania podstawowych platform bojowych. No cały to, nazwijmy to, niezwykle istotne, a może mniej czytelne czy mniej wyraźne oprzyrządowanie, które powoduje, że te różne całości, jakimi są armie narodowe, są w stanie tworzyć pewien system wspólnie działający. Tu kwestia systemu jest jakby niezwykle, niezwykle istotna i tego rodzaju ewolucją sytuacji są zainteresowane Stany Zjednoczone. I ja powiem coś więcej, mianowicie uważam, że logika wydarzeń i tej rywalizacji w sferze globalnej oraz wojny na wschodzie jest tak silna, że te działania będą podejmowane niezależnie od tego, czy nastąpi przebudzenie w Berlinie lub w Paryżu. Dlatego, że nie można czekać. Znaczy, wydarzenia mają miejsce tak szybko i są tak niezwykle głębokie, zmieniające co do istoty relacje w tej części Europy, że Amerykanie nie będą czekali latami na to, aż wreszcie kanclerz Scholz albo jego następca uzna, że Zeitenwende to jest coś więcej niż nie tylko czcza gadanina, tak jak to jest obecnie, bo przecież zwróćmy uwagę, że dojście do 2% PKB wydatków na zbrojenia rząd niemiecki przesunął na rok 2025, mimo że jeszcze na początku tego roku, kiedy Scholz wygłaszał to swoje przemówienie Zeitenwende, była mowa, że to będzie znacznie, znacznie szybciej. Więc mamy do czynienia z ewidentną opieszałością po stronie państw Europy Zachodniej, które uważają, że są strategicznie bezpieczne i generalnie rzecz biorąc mają zupełnie inne interesy niż Europa Środkowa i inne interesy niż Stany Zjednoczone, a to oznacza, w moim odczuciu, że nikt nie będzie czekał na Paryż i Berlin. No oczywiście tu nie ma perspektywy zerwania, bo to nie o to w ogóle chodzi. Jakby pokazywanie jedności na poziomie politycznym jest też wartością. Natomiast w wymiarze realnym pewnych działań, które nie mogą czekać, a które trzeba już obecnie podejmować, te kroki będą realizowane i my jesteśmy jako państwo frontowe, uważam, państwem zainteresowanym relatywnie szybkimi postępami w zakresie budowania regionalnego systemu bezpieczeństwa. I mając do wyboru w związku z tym oczekiwanie na to, aż Niemcy i Francuzi dojrzeją do tego, ażeby wziąć pod uwagę łaskawie interesy Europy Środkowej albo działać przy użyciu tych możliwości, tych sojuszników, które mamy. Ja uważam, że wybór tu jest dość oczywisty i w naszej części Europy i w rządach, ale również jeśli chodzi o opinię publiczną państw zamieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią, licząc od państw skandynawskich, a kończąc na Rumunii, tego rodzaju działania zdobędą zwolenników i to zacznie się dziać. To się w moim odczuciu już dzieje. To będzie polityka, która będzie do pewnego stopnia polityką faktów dokonanych, a decyzje naszych europejskich sojuszników w tym sensie będą nieistotne,
że one nie będą w stanie zatrzymać tych procesów. A w związku z tym oni będą mieli zawsze możliwość przyłączenia się do tego, co w Europie Środkowo-Wschodniej będzie budowane i niewykluczone, że takie decyzje zostaną podjęte. Są zresztą w Niemczech takie głosy, szczególnie jeśli chodzi o Hadecję. Natomiast nikt nie ma już siły sprawczej, żeby zablokować tego rodzaju działanie. To dość jasno powiedział między innymi Joe Biden po rozmowach z Emmanuelem Macronem w Stanach Zjednoczonych, gdzie te wezwania Macrona o budowaniu systemu bezpieczeństwa w Europie z udziałem Rosji są w gruncie rzeczy w moim odczuciu traktowane już z politowaniem. I to pokazuje też skalę zmian, które w wyniku wojny i skutecznego oporu Ukrainy tutaj mają miejsce. Czy wobec tego, że nie ma czasu na czekanie, aż wszyscy sojusznicy wyciągną wnioski z tego, że świat się zmienia, no to jak właściwie określamy dzisiaj realność tego artykułu 5? Zamroziło pana. No właśnie, mi się wydawało, że pana zamroziło. To jeszcze raz powtórzę pytanie. Wobec tych dylematów wewnątrz zachodniego sojuszu, wobec tego, że nie wszyscy nadążają albo chcą nadążać, jakie znaczenie ma dzisiaj artykuł 5? Artykuł 5 musimy rozpatrywać przynajmniej przez pryzmat kilku kwestii. Znaczy, to jest artykuł o charakterze politycznym i on opisuje pewną procedurę i reakcję na sytuację bezpośredniej agresji ze strony przeciwnika, jeśli tej agresji podlega jedno z państw NATO. Warto przeczytać ten artykuł, bo ja mam wrażenie, że w Polsce mniej się czyta konkretne zapisy umów międzynarodowych, a bardziej wierzy w ich interpretację, tak jak ona się zakorzeniła. Otóż artykuł 5 nie jest artykułem w sposób automatycznym zobowiązującym państwa członkowskie NATO do przyjścia z pomocą wojskową jednemu z sojuszników, który zostanie napadnięty. Tam jest mowa o adekwatnej reakcji, ale już jakby co to oznacza, pozostawione jest do oceny każdego z państw członkowskich. Ja nie twierdzę w związku z tym, że artykuł 5 nie zostanie uruchomiony albo że to jest jakaś gwarancja, która jest gwarancją papierową, choć oczywiście trzeba mieć w pamięci fakt, że artykuł 5 dopiero raz w historii został uruchomiony i uruchomili go Amerykanie po ataku na Twin Towers. Do tej pory w innych przypadkach ten artykuł nie był uruchamiany, ale nawet zakładając scenariusz najbardziej pozytywny, to znaczy, że wszystkie państwa członkowskie w sposób identyczny ocenią sytuację i postanowią uruchomić tenże artykuł, no to tu mamy cały katalog pytań, które w tym kontekście muszą być zadane. Czy to jest po pierwsze pytanie o czas reakcji, czyli od momentu W, ile dni musi upłynąć, ażeby ta pomoc, najlepiej wojskowa, państw członkowskich dotarła do państwa zaangażowanego czy zagrożonego. Bo ten czas reakcji sprowadza się w gruncie rzeczy do odpowiedzi na pytanie, jakie są perspektywy realnego przebiegu konfliktu zbiorowego o takiej intensywności, jak to było w przypadku na Ukrainie. I tutaj to jest pytanie o zdolności i o możliwości. I te zdolności i możliwości, jeśli chodzi o państwa europejskie, są niezwykle ograniczone. No tak to trzeba delikatnie nazwać, a w związku z tym to wymaga przemyślenia,
jakiego rodzaju polityka odstraszania musi być na wschodniej flance prowadzona i czy w ogóle to powinna być polityka odstraszania, czy być może trzeba dążyć do polityki powstrzymywania. U nas panuje takie, bym powiedział, taka skłonność do prześlizgiwania się nad pewnymi kwestiami na poziomie sloganów. To znaczy jesteśmy zadowoleni z faktu, że Joe Biden powiedział, iż będzie bronił każdego cala kwadratowego państwa natowskiego, jeżeli ono zostanie zaatakowane. I to jest deklaracja o charakterze politycznym, tylko że na to należy nałożyć pytanie o rzeczywiste zdolności. Co to znaczy? Będzie bronił, jaka jest relacja sił, jaką przewagą dysponują Rosjanie, jeżeli zaczną mobilizować i koncentrować siły na wschodniej flance. Jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju wypadków, jeżeli odstraszanie zawiedzie, to znaczy jeżeli Putin lub jego następca zdecyduje się na ewentualną agresję. To nie są pytania bagatelne, dlatego że jeżeli mówimy o obronie każdej piędzi kwadratowej państwa natowskiego, no to musimy zapytać, czy projekcja siły, czyli siły, które są dedykowane do tej obrony, odpowiadają tym założeniom. Bo jeżeli nie odpowiadają, jeżeli są to siły zbyt małe, a od razu powiem, że są dzisiaj zbyt małe i to zdecydowanie zbyt małe, to ta deklaracja jest deklaracją zawieszoną w próżni, czy zawieszoną w powietrzu. Słusznie premier Estonii napisała kilkanaście tygodni temu, że z perspektywy takiego państwa jak Estonia, ale też i z perspektywy takiego państwa jak Łotwa, ale też do pewnego stopnia z perspektywy takiego państwa jak Polska, dotychczasowa strategia odstraszania NATO na wschodniej flance jest strategią niezwykle ryzykowną. Dlaczego? Dlatego, że projekcja siły, obecność wojskowa sił natowskich na wschodniej flance jest tego rodzaju, iż to nie daje gwarancji zatrzymania ewentualnego rosyjskiego uderzenia na granicy. Do tej pory myślano i do takiej wojny się przygotowywano, mam na myśli tutaj NATO, że następuje wtargnięcie sił rosyjskich na teren państwa natowskiego. Scenariusze były różne, ale one zakładały i nadal zakładają opanowanie na przykład sporej części, jeśli nie całości Estonii lub Łotwy, ale również opanowanie jakiejś części wschodniej Polski. I dopiero po pewnym czasie, i tu jest dyskusja, czy ten czas to jest dni 90, czy może raczej 180, po pewnym czasie, wtedy kiedy NATO ściągnie wszystkie siły amerykańskie, ale też i europejskie na wschodnią flankę, zbuduje odpowiednią siłę, wtedy następuje kontruderzenie i odbicie tych obszarów. To jest dotychczasowa, w pewnym skrócie rzecz ujmując, strategia myślenia o obronie wschodniej flance, jeżeli odstraszanie zawiedzie i jeżeli Rosja zdecyduje się na atak. Tylko że premier Estonii słusznie podnosi, że to jest strategia z punktu widzenia narodu estońskiego, ale przecież nie tylko, samobójcza. Dlatego, że po doświadczeniach Irpenia i Buszy dopuszczenie do sytuacji, że część kraju, ale nawet poszczególne miasto, nie wiem, wielkości Białego Stoku, jest okupowane przez Rosjan, jest strategią niezwykle ryzykowną z punktu widzenia strat i tego, co ta barbaria rosyjska robi na Ukrainie. W związku z tym tu się pojawia pytanie o to, jakimi siłami NATO powinno dysponować na wschodniej flance, ażeby realizować inną politykę. Najpierw skutecznego odstraszania, czyli takiego wpłynięcia na rachunek strategiczny Rosjan, ażeby Rosjanie nie zdecydowali się na atak. A jeżeli już się zdecydują, to żeby nie dopuścić do scenariusza, że na przykład za 3 miesiące od agresji odbijamy te zajęte przez Rosjan tereny. Ja już w ogóle abstrahuję od tego, o czym się otwarcie dyskutuje, a u nas to się traktuje jako tabu w ogóle, o czym się otwarcie dyskutuje w zachodnich, amerykańskich, głównie środowiskach eksperckich, czy Polska będzie miała czym odbijać te zajęte przez Rosjan tereny, bo niektóre gry wojenne i scenariusze pokazują, że
to uderzenie rosyjskie i działanie polskich sił zbrojnych, które w pierwszej fazie wojny będą musiały bronić się w pewnym osamotnieniu. To nie znaczy całkowicie samotne, tylko wspierane przez sojuszników w sposób nieadekwatny, relatywnie małymi siłami. To będzie oznaczało, że nasze formacje wojskowe zostaną przez Rosjan, tak przynajmniej zakładały scenariusze gier wojennych, zniszczone w tej pierwszej fazie wojny od 60 do 80% stanów osobowych. W związku z tym to odbijanie zajętych przez Rosjan terytoriów będzie pewnie dokonywane, ale być może już nie polskimi siłami, a z pewnością nie siłami pierwszorzutowymi. To otwiera całą masę różnych kwestii, które trzeba uczciwie dyskutować w państwie, które chce być traktowane poważnie. To znaczy, jakie są tutaj polityczne ryzyka związane z tym, że ktokolwiek będzie chciał odbijać te tereny, bo być może będą stolice w Europie, które uznają, że to jest działanie eskalacyjne, że w związku z tym lepiej Rosjan nie drażnić. Jakie będziemy mieli zdolności mobilizacyjne oraz zdolności sektora przemysłowego, żeby tego rodzaju wysiłek już w czasie wojny podjąć. No to wystarczy zobaczyć, jakie problemy ma strona ukraińska. Wreszcie tu się pojawia pytanie, jakie są zdolności w zakresie tak zwanego military mobility, czyli tego, o czym od 2014 roku dyskutujemy do upadłego, ale efekty działań w tym zakresie są dość, powiedziałbym, ograniczone, delikatnie całą sprawę ujmując. No i tych pytań jest bardzo, bardzo wiele. Częściowo one są już formułowane, słusznie, bo sytuacja jest trudna. No, Bałtowie mówią, że oni by oczekiwali, iż NATO dyslokuje docelowo na teren państw bałtyckich przynajmniej po dywizji sił lądowych odpowiednio, oczywiście mowa jest o odpowiednio wyposażone jednostki. Co otrzymują Bałtowie w zamian? No bo to mamy do czynienia z oceną wyników szczytu w Madrycie. Znaczy otrzymują nie dywizję, tylko brygadę, co i tak jest więcej niż obecny batalion, tylko że ta brygada na przykład litewska, budowana przez Niemców, to ona ma w gruncie rzeczy stacjonować w większości w Niemczech. I mimo że upłynęło już pół roku od szczytu madryckiego, wydawałoby się, że czas jest wojenny, a w związku z tym należy szybko działać. Litwini nie mogą się doprosić nawet harmonogramu, jak te ewentualne w godzinie W niemieckie jednostki w tej brygadzie, która miałaby ich bronić, miałyby na Litwę dotrzeć, bo Niemcy nie są zdolni do sformułowania tego rodzaju planu. Już nie mówię o zdolnościach sprzętowych. No, to, co się stało z tymi 18 transporterami Puma, gdzie wszystkie się zepsuły pierwszego dnia ćwiczenia, to są przecież te transportery, które mają bronić właśnie Litwinów w ramach tego międzynarodowej wysuniętej obecności, gdzie Niemcy są państwem ramowym. No to pokazuje rzeczywiste zdolności właśnie państwa ramowego, jakim są Niemcy. Już nawet nie zwracając uwagi na ich oceny polityczne, zakładając, że Niemcy będą najbardziej aktywnym państwem chcącym bronić Litwę przed atakiem Rosji, no to pytajmy o możliwości, pytajmy o zdolności. Z 18 haubic samobieżnych pancer, które Niemcy wysłali na Ukrainę, sprawnych jest obecnie 1/3. Raporty dla Bundestagu, no to przecież nie polskich złośliwych pod adresem Niemców analityków, ale niemieckie raporty dla Bundestagu mówią, że z 200-kilkudziesięciu Leopardów sprawnych było 70. No to o czym my w ogóle rozmawiamy? No zważywszy, jaki potencjał jest używany przez Rosjan i jak ta wojna wygląda. No zobaczmy, jak to wygląda w przypadku amunicji. Standardy natowskie są tutaj czytelne. Każde państwo musi mieć 30-dniowy zapas amunicji różnych kalibrów. Jaki zapas mają Niemcy?
Najbardziej optymistyczne szacunki mówią o 14-dniowym, a pesymistyczne mówią o kilkugodzinnym w niektórych segmentach. Niemcy według ostatnich analiz sektorowych musieliby zainwestować 21 miliardów euro po to, żeby odbudować swoje zdolności do produkcji amunicji w takiej ilości, jak to jest potrzebne. Ile inwestują w przyszłym roku? Miliard euro na odbudowę zasobu amunicyjnego. Cała Europa zresztą, bo to nie jest tylko kwestia Niemiec. My w Polsce nie jesteśmy lepiej w tym zakresie przygotowani. No dopiero budowana jest fabryka, która ma dać nam jakieś zdolności, jeśli chodzi o produkcję amunicji. Gdybyśmy dzisiaj wzięli zdolności całego sektora produkcji amunicji w Europie, to uzupełnienie tego, co poszło na Ukrainę, zajmie 15 lat. Takie są realia. No w związku z tym tych pytań, moglibyśmy tu spędzić wiele, wiele godzin, ileś tych pytań trzeba zadać, dlatego że to nie jest bagatelna sprawa. Znaczy, żyjemy w czasie wojennym, mało tego, żyjemy w sytuacji, kiedy Putin i Szojgu już zadeklarowali po pierwsze rozbudowę armii rosyjskiej do 1,5 miliona żołnierzy i oficerów. To jest druga decyzja o rozbudowie sił rosyjskich w czasie tej wojny, bo już jedna o mniejszej została mniejszej, co do mniejszej skali kilka miesięcy temu podjęta. Czyli to jest w sposób dość czytelny Rosjanie przedstawiają swoje intencje. Po drugie, Putin na niedawnym posiedzeniu rozszerzonego kolegium, przepraszam, Ministerstwa Obrony powiedział, że nie ma ograniczeń budżetowych dla sił zbrojnych. Znaczy armia dostanie wszystko, czego będzie potrzebowała i wszystko, czego będzie chciała. A to oznacza, że Rosjanie, zresztą mamy też projekty rządowe już uruchomione w Rosji, związane na przykład z przesunięciem siły roboczej do sektora przemysłowego, to znaczy oni chcą po prostu działać na rzecz zmiany miejsca zamieszkania tych, którzy są w stanie pracować w sektorze zbrojeniowym, a mieszkają gdzieś w odległych rejonach Rosji. Na razie pierwszy program rządu rosyjskiego uruchomiony w tym zakresie dotyczy 3800 robotników. Intencje Rosji są tu bardzo czytelne, to znaczy Rosja chce możliwie szybko zwiększyć zdolności swojego sektora przemysłowego pracującego na rzecz wojska, po pierwsze po to, żeby wygrać wojnę na Ukrainie, po drugie po to, żeby możliwie szybko odbudować swój potencjał wojskowy i Rosja nie rezygnuje z argumentu siły wojskowej jako argumentu politycznego. W związku z tym nadzieję, że to okaże się niepotrzebne, mam na myśli tutaj zwiększanie zdolności do obrony, no jest, wydaje mi się, dużym optymizmem. A w związku z tym to się nie zmieni i tych pytań mamy tutaj bardzo, bardzo dużo. A to oznacza, że musimy zacząć poważnie rozmawiać w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Już nie ma polityki ciepłej wody w kranie. Nie ma polityki noszenia choinki i ocieplania wizerunku, tylko trzeba uprawiać politykę realną, realnie odnoszącą się do zagrożeń i realnie odnoszącą się do wyzwań, które dzisiaj są dość czytelne. No na koniec w takim razie o jeszcze jednym wyzwaniu porozmawiajmy, bo w książce jest rozdział Związek Polski i Ukrainy o potrzebie odwagi w myśleniu. Ponieważ tutaj w jednym z podrozdziałów pada słowo federacja, to ja może przypomnę tę medialną burzę, jak pan poprzednio o tym pisał, to padały oskarżenia z jednej strony, że w ogóle tutaj jest jakieś dążenie do likwidacji państwa polskiego, z drugiej strony zarzucono panu romantyzm polityczny. Już kiedyś o tym mówiłem, ale powiem jeszcze raz, że fakt, iż w kraju Krasińskiego, Norwida i Karola Wojtyły ludzie uważający się za konserwatystów używają terminu romantyzm jako jakiś taki, nie wiem, zarzut pejoratywny, to jest coś zabawnego, ale zostawmy to na boku. Natomiast pytanie o przyszłość tych relacji polsko-ukraińskich, no i także pytanie o to, czy Ukraina, jeżeli przetrwa wojnę, czyli jeżeli ją wygra, czy nie będzie państwem na tyle ambitnym, o na tyle dużym potencjale na przykład wojskowym, że może to oni wcale nie będą potrzebowali żadnych bliższych związków z nami. No
Trudno odpowiedzieć na te wszystkie obawy w sposób krótki. Ja doradzałbym nawiązanie pewnego kontaktu z rzeczywistością. To jest moja rada pod adresem wszystkich tych, którzy formułują zupełnie oderwane od faktów obawy, że to Ukraina będzie jakimś tutaj rozstrzygającym graczem, państwem, które zdominuje, być może nawet i Polskę zdominuje, będzie się agresywnie rozpychać w naszej części Europy. To wydaje się bardzo mało prawdopodobne, bo potencjał Ukrainy dzisiaj jest w znaczącym stopniu mniejszy od Polski. Dzisiaj Ukraina to jest PKB na poziomie 120-130 miliardów dolarów, czyli nawet gdyby dzisiaj się wojna zakończyła, to Ukraina, żeby wyjść na wielkość PKB sprzed wojny, bo w zeszłym roku, w 2021 roku Ukraina przekroczyła pierwszy raz 200 miliardów dolarów swojego PKB, no to zgodnie z analizami, z szacunkami samych władz Ukrainy, Ukraina musiałaby się rozwijać przez 10 lat w tempie 7% rocznie. Jednocześnie ściągając znaczące inwestycje po to, żeby się odbudować, co oznacza, że nawet ten niezwykle ambitny program, jeśli okaże się programem skutecznym, to i tak na końcu drogi za 10 lat Ukraina będzie państwem trzykrotnie biedniejszym wobec tego, jakim jest, przynajmniej trzykrotnie biedniejszym wobec państwa, którym Polska jest dzisiaj. Czyli to by oznaczało, że przez najbliższe 10 lat Polska nie będzie nic robić albo być może będzie się cofać w rozwoju. W ogóle nie skorzysta na tym, że sąsiednie państwo, a przez Polskę wiodą główne szlaki komunikacyjne na Ukrainę, odbudowuje się i przyswaja tak znaczące inwestycje. No w związku z tym tego rodzaju obawy są generalnie i delikatnie mówiąc niezasadne. One świadczą o pewnym braku elementarnej wiedzy tych, którzy te obawy formułują. Mało tego, one świadczą, bo myślę sobie, że to jest w ogóle generalne podłoże czy podglebie tego rodzaju poglądów, świadczą o jakimś dramatycznym braku wiary w społeczeństwo i w naród polski. Znaczy, tego rodzaju obawy są ufundowane na przekonanie, że my w gruncie rzeczy jesteśmy jakimś narodem fajtłapów, którym się nic nie udaje, ale i w gruncie rzeczy nie może udać. A w związku z tym lepiej, jak coś za nas zrobią Niemcy, Amerykanie, albo jak my się już za coś weźmiemy, to będzie źle, a tak nie jest. Ja nie podzielam tego poglądu. Uważam, że nasza historia ostatnich 40 lat pokazuje, że my możemy wiele zrobić. Mogliśmy pewne rzeczy zrobić lepiej, co do tego nie ma wątpliwości, ale bilans tych wszystkich działania oceniam jako korzystny i taką wiarę w dynamizm społeczny polskiego narodu ja mam i nawet jeśli to ktoś ocenia jako romantyzm, no to trudno, już romantykiem w tym zakresie chyba umrę. Natomiast tu warto zwrócić na jeszcze jeden element uwagę, a mianowicie jeżeli mówimy o tym, że Rosja nie przeżyje wstrząsu wewnętrznego w sensie zmiany mentalności, jeżeli mówimy o tym, że Rosja w gruncie rzeczy zostanie takim państwem, jakim jest, a kwestia, na ile to będzie państwo agresywne, będzie zależała od przynajmniej dwóch czynników. No, po pierwsze, możliwości wewnętrznych Rosji produkowania tego potencjału wojskowego i po drugie, możliwości państw chcących się Rosji przeciwstawić, jeśli chodzi o zatrzymanie tego zagrożenia ze strony rosyjskiej. No to w takiej konstrukcji, zwłaszcza jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że docelowo w perspektywie lat kilku zainteresowanie Ameryki będzie się przesuwało w rejon Indo-Pacyfiku, w Europie Środkowej są dwa, a być może trzy państwa, które ze względów demograficznych oraz geograficznych są w stanie zbudować tak liczące się siły zbrojne, a żeby być docelowo w stanie tą ekspansję rosyjską zatrzymać, przepraszam. I tymi państwami z pewnością jest Polska i z pewnością jest Ukraina. To nie oznacza, że to tylko te dwa państwa miałyby to dzieło realizować, no bo to przecież byłoby absurdalne. Mamy cały regionalny układ sojuszniczy,
Ale jądrem tego układu musi być współpraca również i wojskowa tych dwóch państw, wsparta przez wysiłek wojskowy innych naszych aliantów, Skandynawów, państw bałtyckich, Rumunów, państw Europy Środkowej, takich jak Czechy czy Słowacja, bo to są państwa o znaczącym potencjale przemysłowym, jeśli chodzi o kwestie wojskowe. I oczywiście wspierany to musi być wysiłek przez Stany Zjednoczone i naszych innych partnerów, ale nie ulega wątpliwości, że tam, gdzie w grę wchodzi potencjał sił lądowych, nie uda się tego zrobić bez kooperacji wojskowej Polski i Ukrainy. Kooperacji wojskowej, podkreślam. Czy to będzie miało charakter sojuszu, to jest sprawa otwarta, natomiast tu nie można tworzyć tematów tabu. I jeszcze jedna uwaga, która w moim odczuciu jest fundamentalnie istotna, dlatego że ona pokazuje, iż my mamy do czynienia z pewnego rodzaju, nazwijmy to, dualizmem myślenia. Otóż przez lata uważaliśmy, że możliwie duża obecność sił lądowych, sił pancernych byłoby najlepiej, amerykańskich, na wschodniej flance jest gwarancją skutecznej polityki odstraszania. No to jest zakorzeniony w polskim myśleniu o bezpieczeństwie od lat pogląd i oczywiście trudno z nim dyskutować, zważywszy, jedynie można podnosić kwestię realizmu tego rodzaju ocen. Realizmu, czyli tego, czy Amerykanie są skłonni wysłać tutaj te siły. Ale w związku z tym, jeżeli uważamy, że możliwie duża siła o charakterze wojskowym ma walor odstraszania, to dlaczego nie uważamy, że możliwie duża siła o charakterze wojskowym, wsparta przez potencjał państw natowskich, ale siła sformowana przez Ukrainę, nie ma charakteru odstraszania? No, trochę tej sprzeczności nie rozumiem. U nas się myśli, że owszem, siły natowskie na wschodniej flance mają potencjał odstraszania, ale już siły ukraińskie na wschodniej flance to już raczej mają potencjał wciągnięcia nas do wojny. Tu jest wewnętrzna sprzeczność. Ja uważam, że również potencjał ukraiński w odpowiedni sposób zintegrowany z potencjałem natowskim jest wartością dodaną, jeśli chodzi o możliwość odstraszania ewentualnej agresji rosyjskiej. A zatem ta współpraca wojskowa, o której piszę i o którą apeluję, ona w moim odczuciu per saldo może zwiększyć potencjał odstraszania na wschodnim froncie czy na wschodniej flance, a to oznacza, że jest pokojową, że jest polityką pokojową, a nie wojenną, wręcz w przeciwieństwie do tego, co wielu uważa. To właśnie osłabiony potencjał wojskowy na wschodniej flance, również i osłabiony potencjał wojskowy Ukrainy, zachęca Rosję do powtórki z 24 lutego. A w związku z tym, jeżeli chcemy uprawiać politykę pokoju i politykę bezpieczeństwa, to właśnie z tego powodu powinniśmy rozbudowywać nasze siły zbrojne i właśnie z tego powodu powinniśmy doprowadzić do zintegrowania sił zbrojnych Ukrainy z potencjałem natowskim, zarówno w wymiarze wojskowym, operacyjnym i każdym innym, jak i w wymiarze politycznym. A ten wymiar polityczny to jest sojusz wojskowy państw natowskich ze wschodniej flanki oraz Stanów Zjednoczonych, być może Wielkiej Brytanii, nie wykluczam, że i Turcji, z Ukrainą. Natomiast zobowiązania wynikające z tego sojuszu to jest już kwestia bilateralnych umów. U nas też dość mechanicznie, nie wiem w oparciu o jakie przesłanki, uważa się, że sojusz wojskowy może być tylko jednowymiarowy. To znaczy zobowiązujemy się do tego, że jeżeli jakiś oddział rosyjski przekroczy ukraińską granicę, to zaraz nasze wojska operacyjne pojadą i będą ginąć za Ukrainę. No to jest pogląd dziecinny, a nie poważny. To jest niesłychanie uproszczony punkt widzenia. Tych obszarów współpracy może być bardzo dużo, ale to wymaga pewnego myślenia o pewnym wspólnym właśnie systemie bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa ma to do siebie, że nie każdy sojusznik wnosi to samo. I to dość wyraźnie widać na przykład, jeśli chodzi o relacje z państwami skandynawskimi.
Państwa skandynawskie nie wnoszą do potencjału natowskiego znaczących zdolności, jeśli chodzi o siły lądowe, natomiast wnoszą znaczące zdolności, jeśli chodzi o lotnictwo i o marynarkę wojenną. Czy to oznacza, że w związku z tym ten sojusz jest nic nie wart, że on nie powinien funkcjonować, albo że w ogóle trzeba go kwestionować? No nikt poważnie tak nie myśli. Podobnie należy myśleć o współpracy wojskowej między Polską oraz innymi państwami natowskimi a Ukrainą. Tu są pewne obszary, które pozwalają na uzyskanie synergii i powiększenie wspólnych zdolności obronnych. A jak to dokładnie już zaprogramować, no to jest kwestia otwarta. Natomiast u nas samą ideę traktuje się jako jakąś herezję. No w związku z tym tu muszę zmartwić tych, którzy tak uważają. Prędzej czy później tego rodzaju porozumienia w zakresie bezpieczeństwa Polska z Ukrainą będzie musiała w dobrze rozumianym własnym interesie zawrzeć. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Marek Budzisz, Samotność strategiczna Polski, to chyba na ekranie wyjdzie w drugą stronę, wydawnictwo Zona Zero. Ponieważ rozmawiamy, czego nie powiedziałem, tuż przed świętami, to akurat na ten okres poświąteczny, jakby ktoś chciał poczytać o rzeczach ważnych i ponadczasowych, to bardzo serdecznie zachęcam. I dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.